Zwycięski zadyma. Trochę byłeś u medyków. Jak bardzo jesteś rozbity? Znaczy, po walkach zwycięstwie się to nie liczy. Naprawdę w ogóle nie myślę o tym. Jestem zadowolony. Jednak takiego może nie doświadczenia, już takiej bardziej może dojrzałości. Zdecydowałem sam, że proszę, żeby mnie przewieziono jeszcze. Czyli oprócz tego, że muszą mnie zszyć, to żeby prześwietlili głowę, sprawdzili wszystko. Żeby jednak wrócić rano szczęśliwie do córki, do rodziny, prawda? No bo wiadomo, teraz takie ciężkie walki, trzy, które stoczyłem, dwie cięższe, jedna lżejsza, ale wiadomo, trzy walki, które stoczyłem, mogą jakieś tam piętno w tej głowie zrobić. A dłonie? Dłonie, no to już po drugiej walce miałem tak rozwalone, że dobrze tylko, że właśnie ten Don Diego, właśnie Kubisz, powiedział mi, żeby Mateusz, żeby wsadzić je tak po każdej walce mocno rozwalone, gdzie mam w mrozie, w lodzie do kolejnej walki. No i co tylko to, chyba dzięki temu jego podpowiedzi udało mi się te ręce jakoś zagoić, znaczy zagoić, no zmrozić, żeby nie czuć tak ból przez jakiś czas. Potem już jest adrenalina, ale zamknąłem pięści i zmroziłem ręce w zamkniętych pięści, ponieważ gdy otworzyłem jedną dłoń, to już nie potrafiłem jej zamknąć. Więc wolałem mrozić je w zamkniętych i one tak zostały po prostu zamrożone, bo inaczej już nie blokowałem na przykład przez to ciosów na gardę na otwarte dłonie, tylko na zamknięte, nie? I przez to przechodziły niektóre ciosy. No ale no niestety trzeba było używać co mam, no a dłoni to już prawie nie miałem. Pokażesz je do kamery? Swoje dłonie oczywiście. A dłonie, no to i tak już teraz w lodzie wszystkim to i tak już... A te, które wyżej, nie? Tak zeszły chyba. No ale potężne kości prawie nie widać. No obite są, mięso zbite, ale złamane chyba nie. Tak się wydaje tylko pewnie, chociaż nigdy nie wiadomo. Zobaczymy na prześwietleniu. Zwycięstwo tyle fajniejsze, że twój rywal z finału zawalczył może z półtora minuty, a ty miałeś dwie takie, może ta pierwsza była łatwa, ale druga walka bardzo ciężka. Chciałem w ten sposób, nie chciałem wygrać w łatwy sposób, nie chciałem, żeby ktoś potem powiedział, że miałem szczęście, że nie wiem, że gdyby inne losowanie, to bym nie wygrał. Nie, bardzo fajnie, bo to jeszcze tym bardziej pieczętuje moje zwycięstwo, że mój przeciwnik był całkowicie wypoczęty, ja byłem w pełnym dystansie poprzedniego pojedynku, ale pamiętam jak właśnie Don Diego wygrał po wcześniejszej pięciorundowej walce z Łazarem, potem jeszcze wyszedł do właśnie dużo wyższego, cięższego przeciwnika i z nim wygrał, więc to też mnie tak budowało, że trzeba zawsze spróbować. Co będzie, to będzie. No i jakbym zrezygnował, to bym się nie dowiedział, że jestem w stanie wygrać, że wygrałem, nie? Jasne, jak ty się teraz zapatrujesz na finał, powiedzmy, jak to widzisz? Zgłosiłem się do turnieju teraz jeszcze tym bardziej tego, ponieważ czułem, że i przeanalizowałem to z moim trenerem, że Wasyl jest do pokonania i nie ukrywam, że zgłaszając się do turnieju również stwierdziłem, że ten turniej jest, jadę wygrać. Wiadomo, mogło być różnie, ale nie zgłaszałbym się, gdybym sobie myślał, a chociaż jedną walkę dobrą zrobię, może dwie, nie, to i tak będzie fajnie. Nie. Tu trzeba było jechać i być pewnym, że muszę stoczyć trzy walki. Trzy ciężkie na pełną dystansie, przynajmniej czterech rund i tej piątej, wiadomo, do końca. I tak byłem przygotowany, przynajmniej starałem się tak być przygotowany. Ponieważ wiadomo, jednak wyszło, że troszeczkę przy tej wadze nie jestem w stanie tyle uderzać i tak dużo bić, to zmieniłem troszeczkę taktykę, bardziej staram się na swoim doświadczeniu, na jakimś wyciągnięciu przeciwnika, ponieważ im gorzej czasem człowiek jest przygotowany kondycyjnie, tym więcej myśli, bo wie, że musi oszczędzać energię, mniej ciosów, ale wszystkie konkretniejsze. No i taktyka z wysokim przeciwnikiem, to co też powiedział mi Mateusz, że wskakiwać i potem klinczować po dystansie, a nie stać tak jak z Łazarem, co stanąłem przy linach, mieli Łazar tak łatwo na nogach ruszać się. Myślę, że oglądę na spokojnie, przeanalizuję te swoje walki, żeby przygotować się też pod Wasyla bardziej, swoje błędy jakieś poprawić, ale myślę, że wykonałem wszystko ten plan. Oczywiście nie ujmując teraz, bo to wiadomo, to mój trener mnie wszystkiego nauczył przez te lata boksu, lata starań i poświęcenia nade mną, prawda? Rozmawiałem z Wasylem w czwartek, on mówił, że bardzo by chciał, żebyś ty wygrał ten turniej. Jak wygrałeś, spojrzałem w jego stronę, on tam się cieszył, prawie tak jakby on wygrał ten turniej. No to już tam gdzieś wspominałem, tak samo tam w ringu, że przed jego walką ja kibicowałem mu, naprawdę wtedy ja mówiłem, że ja twierdzę, że Wasyl wygra ten turniej i mu kibicowałem i myślę, że po prostu w taki sam sposób jakoś można musieć ze sobą walczyć, ale można być
sympatyzować z tą, prawda, sympatię do siebie odczuwać, taką wiadomo, jak owcem mu to kibicowałem, byłem za nim. Myślę, że teraz on tak też w głębi jakoś w ten sposób tak samo myślał, bo no wiadomo, jakaś tam poza ringiem jest normalna więź między ludźmi czasami. Można kogoś nie lubić przed ringiem i w ringu, tak, a można kogoś lubić, wiadomo, przed walką, a potem w ringu zrobić dobrą, ciężką walkę, wypróć sobie flak, jak to się mówi, padać ze zmęczenia, a później mimo wszystko znowu iść razem, siąść sobie i porozmawiać i się lubić, tak, no to tak, wiadomo, tak różnie jest, nie? Wasyl, mistrz Ukrainy sprzed lat, oglądałem jego sparing w czwartek, tam będzie więcej boksów w boksie niż takie zadymy tym razem. On mistrz Ukrainy juniorów, to jest duża różnica, czyli różnica, przepraszam, to nie jest różnica, to jest duże osiągnięcie, zresztą na Ukrainie duży poziom boksu. No ale ja mistrz Pucharu Polski w boksie. Chodziło mi o to, że będzie inna walka tym razem. Ja, to właśnie to zmierzam, że on boksersko i ja boksersko. Ja tylko, że ja mam to doświadczenie w walkach bez rękawic, tak jak powiem, walczyłem w karate, gdzie tylko się bez piastkówek uderza. Walczyłem w też kickboxingu, tam akurat do boksu może mniej, ale ogólnie, no wiadomo, on bardziej pięściarz, ja pięściarz, tu będzie techniczna bardziej walka, ale w moim wykonaniu, jak coś z planu nie wychodzi, to nie ma taktyki, jest tylko zadyma i ta zadyma jest taktyką i często ta zadyma jest po prostu formą, rodzajem tej walki, którą wygrywam, te pojedynki, nie? Zadyma jasna, ale jednak kolejne gromdy pokazują, że to sportowcy są górą, a nie trochę chuligani, chyba tak to można powiedzieć. A no, kurczę, bo to jest tak, na 15 lat jestem w sportach walki gdzieś, więc no przecież ja tam regeneruję się szybciej między rundami, tak? Ja gdzieś tam widzę więcej już powoli. Mimo już dalej walczę chaotycznie, to jednak dużo więcej widzę. Gdzieś tam mam w krwi też regenerację, tak? To między też walkami, tak? Turniejowo, bo walczyłem w wielu turniejach w życiu. Więc to wszystko na pewno się odkłada na to, że te takie malutkie cegiełki dokładane, prawda? Nagle powodują, że zawodnik jak jest kompletniejszy, nie? Niż taki zawodnik, czy po prostu przeciwnik, który wychodzi i tak walczyłem w poprzednią walkę. Chłopak tam 3 lata siedział gdzieś w więzieniu, nagle wyszedł, potrenował tam 2 miesiące i zawalczył tak wspaniałą walkę, dał bardzo mocną walkę i różnie to mogło się skończyć, gdyby sędzia nie przerwał. No jest tam kontrowersja niby, że sędzia mógł nie przerwać, no ale w sumie faktycznie no nie ma tu takiego łapania, trzymania, a nie powinno być, a on jakąś dużo ściągał, nie tyle co ściągał, a ściągał i wtedy bił. To jest troszeczkę gorzej, nie? No bo to jest nieczysto, bo same ściągnięcia to normalne, ale kiedy ktoś kogoś trzyma za głowę i uderza, no to są faule i to jak są zamierzone czy nie zamierzone, no trudno, faul to faul i trzeba odejmować, nie ma tu punktów, ale w końcu po trzech robić tą dyskwalifikację, nie? Jednak sport jest dalej. To wszystko od nas. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję.